Cieszył mi się tak, przez malutką beczkę. Nie wiedziała jak, zaraz wykładeczkę, a kładeczka ta jednak była zła. Ha 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 ha, ha 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 ha. Który proszek podoba Ci się najbardziej? Zobacz, mam misia, kotka, królika, niedźwiedzia polarnego i małpkę. Który jest najładniejszy? Pokaż. Ten? Nie po... Ciii, nie palcami, on jest bardzo nerwowy. Znerwowałeś się? O, Feisty Pets, wściekły zwierzak. Nie no, to są bardzo emocjonalnie nastawione zwierzaki. Niby śliczne, niby słodkie, niby głaszczysz sobie taką małpkę, ale jak małpka się wnerwi, to potrafi pokazywać pazury. No, ale jest milutka. Chyba to pandziątko jest najbardziej miłe, tak? Pokaż się, nie pandziątko, tylko miś, niedźwiedź polarny, tak? Ale wściekły wygląda naprawdę groźnie, potwornie. A królik? Jest straszny, myślę, że każdy może się przestraszyć, ale może ci, co lubią koteczki i uważają, że koteczki są zawsze spokojne, grzeczne i miłe, nagle może okazać się, że wyjdzie z nich prawdziwy demon. Zastanawiam się, czy taki rozścieczony zwierzak potrafi ukąsić na przykład wściekłego królika. A więc przedstawiam Wam Feisty Pets, zwierzaki, które potrafią się zdenerwować, ale potrafią być też grzeczne, miłe. Na pewno możecie nauczyć się wiele o emocjach, nie tylko swoich znajomych, ale także zwierzaczków, bo nie są jednolite, mają różne humory, mają różne nastroje, czasem są wnerwione, czasem mogą wejść w jakąś potyczkę słowną i po prostu się pokłócić i zezłościć, no bo taka jest natura nawet zwierzęca, nie tylko ludzka, a czasami są takie milutkie i myślę, że posłużą Wam do zrobienia bardzo wielu wygłupów i dowcipów, bo niejedną osobę nastraszycie, pokazując wściekłą naturę pluszowego, słodkiego misia, który ma takie szklane oczy, ruszające się brewki i wygląda tak niewinnie, a tak naprawdę czai się w nim jakaś potworna bestia, która może wybuchnąć nagle, niepostrzeżenie i zmienić go w potwora, który będzie bardzo niebezpieczny. Pozdrawiam Was i spróbuję to towarzystwo jakoś ogarnąć, chociaż troszkę się boję. Pa!